Jest rok 1918. Polska odzyskuje niepodległość przypieczętowaną przez Traktat Wersalski. Po 123 latach kraj ponownie uzyskuje dostęp do Bałtyku, czego symbolem staje się akt zaślubin z morzem. Jednym z pierwszych celów odradzającego się państwa jest własny ośrodek portowy. Spełnienie marzeń o Polsce nad Bałtykiem i korzystna sytuacja międzynarodowa uruchamiają lawinę wydarzeń. Wizjonerzy i zwykli ludzie przystępują do realizacji planów budowy portu morskiego. W 1923 roku w Gdyni sumuje pierwszy statek, parowiec Kentucky. W latach 30. Polska dysponuje największym portem nad Morzem Bałtyckim i jednocześnie najnowocześniejszym w Europie. Wraz z portem i flotą powstaje nowe miasto – Gdynia, symbol nowoczesnej, otwartej Polski, jej okno na świat. W swoją pierwszą podróż do Nowego Jorku wyrusza MS Batory, jednocześnie inicjując linię transatlantycką. Wybuch II wojny światowej na lata hamuje dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. W 1945 roku na konferencjach w Jałcie i Poczdamie zostają wyznaczone nowe granice państwa. Do mapy Polski dołącza Szczecin, Świnoujście i Gdańsk. Rozpoczyna się odbudowa zniszczonych w czasie wojny portów i stoczni. W 1951 roku działalność zaczynają dwaj armatorzy – Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni i Polska Żegluga Morska w Szczecinie. W 1960 roku Polska staje się członkiem Międzynarodowej Organizacji Morskiej – IMO, organizacji wyspecjalizowanej Narodów Zjednoczonych, powołanej w 1948 roku. Strajki robotników w stoczniach i portach w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni, które miały miejsce w latach 80., przyczyniają się do obalenia komunizmu i są początkiem ogromnych zmian w tej części Europy. Po roku 1989 rozpoczyna się nowa epoka w sektorze gospodarki morskiej. Zmienia się kierunek działań, następuje przejście od przemysłu nastawionego wyłącznie na ilość w stronę nastawionej na jakość i rozwój gospodarki. Ostatnie lata to ponowne zwrócenie się Polski do morza i wykorzystanie szans, jakie stwarza położenie kraju nad Morzem Bałtyckim. W listopadzie 2015 roku zostaje powołany w polskim rządzie odrębny resort – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którego kompetencjach znajduje się gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa. Główne polskie porty morskie – Gdańsk, Gdynia i Szczecin, Świnoujście – osiągają rekordowe wzrosty obrotów ładunkowych. Do pierwszego z tych portów, Gdańska, zawijają największe na świecie kontenerowce, zrzeszone w ponadnarodowych żeglugowych aliansach 2M i Ocean Alliance. Świnoujście to największa brama dla środkowej Europy do Skandynawii poprzez rozbudowane połączenia promowe. Do Gdyni zawijają jedne z największych statków pasażerskich świata. Na początku 2017 roku Polska ratyfikowała konwencję AGN, dzięki której zmodernizowana zostanie sieć śródlądowych dróg wodnych, głównie Odry i Wisły. W przyszłości włączone zostaną one do międzynarodowej sieci transportowej TEN-T. Oznacza to dynamiczny rozwój transportu śródlądowego, którego beneficjentem będą polskie porty morskie. Będzie on stanowić integralną gałąź transportu obok lądowo-drogowego i kolejowego. Niezmiernie istotnym działaniem było otwarcie w roku 2015 terminalu LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Zawijają do niego statki ze skroplonym gazem z całego świata, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, co ma zapewnić Polsce niezależność energetyczną. Planowane są nowe, duże inwestycje. Budowa portu centralnego w Gdańsku ma przynieść wzrost przeładunków i przyciągnąć jeszcze więcej kontrahentów z Azji czy Europy. Gdańsk ma stać się północną bramą łączącą Unię Europejską z rynkami Dalekiego Wschodu. W Gdyni do roku 2021 planowane są inwestycje o łącznej wartości 1 miliarda złotych. Sztandarowym projektem jest wychodzący w morze głębokowodny port zewnętrzny. Budowa terminalu kontenerowego w Świnoujściu stanowi szansę pozyskania największych operatorów logistycznych dla Pomorza Zachodniego. Natomiast w Szczecinie, dzięki już rozpoczętemu pogłębieniu toru wodnego, port będzie mógł obsługiwać statki o większym zanurzeniu. Rozpoczął się także proces, dzięki któremu do 2022 roku powstanie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, strategiczna inwestycja łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.
polskich stoczniach budowane są statki z zastosowaniem najwyższych standardów i technologii. To w naszym kraju powstają niemal wszystkie rodzaje jednostek pływających, w tym innowacyjne, unikatowe w skali światowej promy o napędzie hybrydowym i elektrycznym, statki do stawiania morskich elektrowni wiatrowych, nowoczesne okręty wojenne oraz inne wysoko wyspecjalizowane jednostki. Produkcja odbywa się w prywatnych przedsiębiorstwach, a także w stoczniach zrzeszonych w grupie Mars Shipyards and Offshore. Obecnie polski przemysł stoczniowy to nie tylko wielkie zakłady, ale też setki mniejszych, innowacyjnych producentów komercyjnych jednostek, katamaranów, jachtów, w tym luksusowych, w budowie których Polska jest światowym liderem. W Polsce powstają też innowacyjne w skali świata prototypy hoteli podwodnych. Po morzach nadal pływają statki polskich linii oceanicznych i polskiej żeglugi morskiej. Rozwija się ciesząca się wielką popularnością wśród pasażerów żegluga promowa, szczególnie do krajów skandynawskich. Nastawiona na nowe technologie, mądrze zarządzana i finansowana gospodarka morska, oparta o bezpieczeństwo i innowacje, zdobywa coraz większe znaczenie na arenie światowej. Międzynarodowym uznaniem cieszą się także dwie prestiżowe polskie uczelnie o długoletnich tradycjach. Z Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie pochodzą doskonale wyszkolone kadry, a o miejsce na polskich uczelniach ubiegają się co roku adepci z całego świata. Dziś, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przed gospodarką morską stoją wciąż nowe wyzwania. Celem jest dalszy dynamiczny rozwój i umiejętne wykorzystanie pojawiających się możliwości. Wszystkie planowane działania prowadzone są zgodnie z kursem obranym równo 70 lat temu przez kraje zrzeszone w Międzynarodowej Organizacji Morskiej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo na morzu i z poszanowaniem środowiska naturalnego.